końcu nastał ten dzień, w którym powiem wam o Ghostlandzie i już śpieszę z wyjaśnieniami, dlaczego nie nagrałem tej recenzji dużo, dużo wcześniej. Wielokrotnie odpisywałem na komentarze, ale na pewno i tak większość z was tego nie wie. Niestety moje miasto zrobiło mi psikusa i tak naprawdę film miał premierę 4 maja, dzień przed moimi urodzinami, więc pomyślałem sobie, o fajnie, pójdę na premierę, zrecenzuję tak jak każdy horror, który wychodzi do kina, które na bieżąco zawsze dla was recenzuję. To tak jakbyście chcieli zapytać, czy zrecenzuję jakiś horror, który wyjdzie do kina, tak zrecenzuję, naprawdę, jeżeli tylko pojawi się w moim kinie, bo często też pytacie, ja to robię na bieżąco. No i wracając do Ghostlanda, myślałem, że okej, taki urodzinowy prezent, nowy horror. Co się okazało? Nie. Chyba tylko na maratonie był grany. Akurat na maratonie nie byłem, bo w sumie widziałem z niego praktycznie wszystko. Z tego co kojarzę, taki był właśnie jakoś w tym okresie. Tak więc no na Ghostland musiałem poczekać, bo nie jakoś nie widziało mi się jechać też do innego miasta. Tak naprawdę po 10 latach powraca tutaj reżyser Martyrsa. Jeżeli nie widzieliście tej produkcji, to musicie ją nadrobić, żeby wiedzieć, z czym macie do czynienia, a raczej z kim macie do czynienia, bo jest to twórca, którego warto kojarzyć. Zapomniałem już imienia, ale chyba nazwisko Malaugier. Przepraszam, jeżeli przekręciłem, jeżeli źle czytam. Natomiast Martyrsa też zrecenzuję, także taka mała zapowiedź niebawem się pojawi, bo powtórzyłem go po prostu, więc będę mógł o nim dla was coś powiedzieć. No i faktycznie stylówka jest już trochę podobna i rzuca się w oczy specyfika tego twórcy. Dlaczego? W ogóle na pierwszy rzut oka taki Ghostland bez czytania jakiegoś opisu zwiastuna mi się kojarzy z jakąś krainą duchów. Także myślałem, że będę miał właśnie z czymś paranormalnym do czynienia, ale nie, nie nabierajcie się na to. Ghostland to jest tylko taka, powiedzmy, wstawka czy nazwa pewnej książki, która się pojawia w tej produkcji, ale z duchami to tutaj dużo wspólnego mieć nie będziecie. Wręcz przeciwnie, będziecie mieli do czynienia z bardzo szybką, dynamiczną wręcz akcją w pewnych momentach, a w zasadzie nawet w 3/4 tego filmu spokojnie bym powiedział. No i właśnie z twórcą, który będzie sobie, powiedzmy, w cudzysłów szalał, poczynając od ujęć tempa jakby rozgrywania całej akcji do ruchów kamery i do samej też fabuły, także jazda naprawdę będzie niezła. Może nie będzie to tak mocne jak Martyrs i historia też będzie zupełnie z innej beczki mimo wszystko, to jednak elementy wspólne tutaj da się znaleźć. Mimo wszystko Martyrs był dużo wolniejszym filmem w większości czasu. Tutaj jednak tempo praktycznie przez znaczną część filmu nie zwalnia, oprócz kilku takich momentów oddechu, gdzie jest po prostu tak bardziej dialogowo. Także mamy tutaj w zasadzie trzyosobową rodzinę, jest matka, ona ma dwie córki. Powiedzmy, że się nie lubią, rywalizują też trochę ze sobą, można tak to nazwać. Jedna jest troszeczkę odludkiem, druga właśnie ją hejtuje za to. No matka oczywiście kocha obie, ale jedna z córek mówi, że ty tą drugą kochasz bardziej w ogóle, co ty mnie tutaj, nie? Jest taką buntowniczką trochę. No ale akcja będzie się skupiała na tym, że wprowadzają się do domu. Trochę to brzmi znajomo, jak schemat horrorowy, wiecie, rodzinka wprowadza się do jakiegoś domu, co nie? Natomiast nie w tym rzecz. Będziemy tutaj bazowali na traumie i na dramacie tak naprawdę tej rodziny, bo zostali napadnięci przez jakichś brutalnych oprawców. No ale że mają matkę Rambo, to okazuje się, że udało się jej unicestwić ich. Natomiast zabiła dwie z tych postaci, więc jest to dosyć brutalne, nieprawda? Jakaś trauma musiała pozostać. Aczkolwiek jedna z córek, tutaj też trzeba zaznaczyć, że inspiruje się Lovecraftem i ona próbuje sama coś pisać. Właśnie jak już mamy kilka lat, czy kilkanaście nawet po tej całej akcji, po tej całej napaści, gdzie na szczęście wszyscy tutaj przeżywają, no to matka zostaje w tym domu z tą córką, która była taką buntowniczką, a ta, która była odludkiem, ustatkowała się, powiedzmy, znalazła męża, no i pisze, faktycznie, udało się jej nawet zdobyć sławę i jest popularna. Stąd też właśnie książka, o której wspominałem, pod tytułem Incydent w Ghostland. Także wydaje się to być spoko. Pewnego dnia dostaje ona telefon od swojej siostry i mówi, że ci oprawcy wrócili do jej domu, że znów ich napadli. Ale brzmi trochę jak histeryczka i w zasadzie faktycznie jest z nią jakiś problem. Także siostra mimo wszystko, ta druga, która pisze, postanowiła wybrać się i sprawdzić, co się tam faktycznie dzieje. Tak naprawdę tutaj sporo jest opowiadania, jeżeli chodzi o ten film, a ciężko powiedzieć więcej, nie wdając się w spoilery. Dlatego na ten moment mogę powiedzieć jeszcze tylko kilka takich kluczowych,
ale zarazem podstawowych informacji nie zdradzających fabuły. Sama już ta napaść w zasadzie była dosyć brutalna i tam tempo akcji też było bardzo, bardzo dynamiczne, także mamy tutaj naprawdę wiele sklejonych ze sobą ujęć, które no, nakręcają całą tę dynamikę, napędzają tę produkcję i praktycznie mało tutaj jest elementów, w których możemy złapać oddech, także wszystko to bardzo mocno pędzi do przodu i jest na tyle specyficzny montaż i też dobrane te ujęcia, jakby sama charakteryzacja postaci, czy w ogóle jakieś efekty, czy jakieś ruchy i kamery i ogólnie praca jakby tutaj bohaterów na planie, może to robić wrażenie i właśnie z tego można kojarzyć tego twórcę. Właśnie mam tutaj na myśli reżysera i scenarzystę, bo to jest ten sam człowiek. Tonight's guest has been described as a master of horror. Incident in a ghost land. Na pewno możecie liczyć tutaj na to, że dostaniecie po twarzy twistem, który odwraca sytuację o 180 stopni. Chociaż to jest dosyć mocno przewidywalne z drugiej strony, bo na przestrzeni tego, co się dzieje, my się już zaczynamy w pewnym momencie orientować, że coś tu się nie zgadza. Pytanie tylko co? I albo będziemy to interpretować w taki prosty sposób, że być może to, co już widziałem kiedyś i być może to jest coś prostego, co ja mam na myśli, a być może będziemy się doszukiwać jakiejś głębszej tutaj, wiecie, głębszego zwrotu, który może się pojawić, który w ogóle znokautuje nasz umysł. Jak to wygląda w tej kwestii też nie powiem, bo nie chcę zdradzać, to już sobie obejrzyjcie sami. Natomiast, tak jak mówię, ja byłem na w miarę dobrym tropie tego, co wydarzyć się tam faktycznie w tym filmie może. Także oczekujcie zwrotu akcji na pewno. Nie w charakterze spoilera, oczywiście to mówię, a w charakterze tego, żebyście wiedzieli, że jednak w tym filmie się coś dzieje, że będą rzucane wam pewne tropy, na które trzeba zwracać uwagę, powiedzmy. Jeżeli chcecie się bardziej zaskoczyć, to wyłączcie mózg i udawajcie, że nie wiecie, co się dzieje. Tak będzie lepiej wtedy. What happened to you and your sister when you were teenagers? Your turn now. Też bardzo, bardzo dobre role, na pewno córek. Matka wydaje się być w pewnej części filmu taka cukierkowa, taka zbyt pozytywna, jakby bazując na tym, co się dzieje obecne i to, co miało miejsce w przeszłości. Także też zwróćcie na to uwagę, ale również o tym więcej nie powiem. Jak dla mnie bardzo przyjemnie ogląda się obraz tego reżysera, chociaż mogą być osoby, które będą lekko podirytowane tempem akcji i takimi dosyć momentami, nawet bardzo, bardzo szybkimi cięciami, czyli w kwestii montażowej też tutaj bardzo mocno starano się podkręcić całą tę dynamikę, aczkolwiek twórca na tyle specyficzny, że na pewno wnosi dużo brutalności, dużo takiej właśnie akcji, dużo takiej jatki w swoje produkcje. Stąd też zastanawiałem się po tym, jak stworzył Martyrsa, jak stworzył tę produkcję, czy na pewno z nim jest do końca wszystko w porządku, bo jednak też trzeba troszeczkę mieć, powiedzmy, troszeczkę coś innego w głowie, żeby napisać coś takiego niż na przykład człowiek, który sobie tam obecność napisał, czy nie wiem, czy naznaczonego, bo to jest inny wymiar. Tutaj jest naprawdę brutalnie, szczególnie w kwestii oprawców, którzy dokuczają, właśnie mówiłem o tym wcześniej, naszym postaciom i próbują je zamordować, no to są w ogóle jakieś totalne zwyrole i to, co oni potrafią wyczyniać i wyprawiać, bo to nie jest wcale taka krótka wstawka i mowa o nich, tylko będziecie mogli sobie zaobserwować nawet dosyć bardzo szczegółowo czasami, do czego są zdolni, to jest totalna jazda. Także Ghostland ogólnie jest taką jazdą bez trzymanki przez naprawdę no sporą część tej produkcji, takie 75%, tak jak mówiłem wcześniej, to jest faktycznie niezła sieka. Dodatkowo jest to dopracowane pod względem efektów właśnie w kwestii budżetu realizacji, dzięki czemu jest ona lepsza i to wszystko wygląda przede wszystkim realistycznie i jest solidnie sklejone, jeżeli chodzi o cały montaż tej produkcji i końcówka, która wcale też nie jest najgorsza, chociaż jakoś nie byłem, wiecie, w szoku oglądając, powiem, to zakończenie, sam jakby finał tej produkcji. Natomiast tak czy siak Ghostland oceniam pozytywnie, aczkolwiek ocena to jest tylko 6 na 10 ze względu na to, że okej, nie nudziłem się, jest to dobrze poprowadzona produkcja, ale są rzeczy, do których można się przyczepić, są rzeczy, o których można spekulować, powiedzmy zrobić z tego taką większą debatę i pewne aspekty, które nie do końca jednak mogą nam się podobać. No i jednak to, co chyba najważniejsze, że
Nie jest to jakaś super oryginalna historia, tylko sporo wtórności tutaj też odnajdziemy, takiej gatunkowej szczególnie. No ale jak to z horrorami, często tak jest, nie da się jakby w 100% czegoś swojego wymyślić, ale da się w jakimś stopniu na pewno. Tutaj nie jest to do końca oryginalne, więc też ocena 6 tylko na 10, a nie wyższa z tego względu. Wiecie, można zrobić film bardzo, bardzo dobry i tutaj na przykład dla mnie wyjątkiem jest Obecność, która faktycznie jest naprawdę dobra, a też bazuje na schematach i jest schematyczna i wtórna, ale tam troszeczkę to inaczej funkcjonuje. O Obecności może w innym odcinku pomówię, teraz ją zostawmy w spokoju, tylko mówię, że jest dla mnie takim wyjątkiem, który jest wtórny, a jednak mimo wszystko wysoko oceniam. Także w kwestii Ghostlandu dostaje ode mnie szósteczkę. Wy napiszcie, jak wam się to oglądało, czy wpadł w wasz gusta ten horror. Pamiętajcie, żeby nie oczekiwać od niego żadnych duchów i tak dalej, tak jak mówi tytuł, nic z tych rzeczy. No, zazdroszczę trochę tym, którzy mieli okazję obejrzeć premierowo. Ja chyba po raz pierwszy w historii prowadzenia tego kanału, no, miałem taką sytuację, że już miałem iść na film i go nie ma w repertuarze. No, także trochę smutno, prawda? No, ale życie, obejrzałem w końcu i jedyna recenzja, która nie była premierowa, to właśnie ta, ale mam nadzieję, że się na mnie nie obrazicie, bo nie była to moja wina, ja tej recenzji z miasta sobie recenzji. Ja tego spektaklu, powiedzmy, z miasta nie wyjąłem, po prostu oni mi go nie dali, nie chcieli, żebym obejrzał może Ghostland, nie wiem. Życie. Na dzisiaj to by było wszystko. Do zobaczenia. Cześć.